Zaczynamy od rekordu frekwencji w Bieszczadach, gdzie tysiące turystów z całej Polski spędzają drugi już w tym roku długi majowy weekend. Zajęte są niemal wszystkie miejsca noclegowe. Jednak jeśli sprzyjająca pogoda się nie zmieni, a wszystko na to wskazuje, liczba gości jeszcze wzrośnie, bo w sobotę i niedzielę spodziewani są tak zwani jednodniowi wycieczkowicze. Korona zapory w Solinie to stały punkt programu dla odwiedzających Bieszczady. Przyciąga tysiące turystów, a można ją podziwiać z góry i z dołu, na przykład z rowerów wodnych. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, jesteśmy tutaj na 3 dni. Chcemy zwiedzić okolice Poręczyka. Zalew widoczny z większości bieszczadzkich połonin zaintrygował również turystów z Krakowa, spędzających weekend w Wołosatem. My przyjechaliśmy w Bieszczady Wysokie docelowo. Tutaj przyjechaliśmy zobaczyć piękno Soliny. Dla tej pary nowożeńców majowy weekend nad Soliną jest początkiem życiowej drogi. W sobotę wzięliśmy ślub. Zaczynamy od sesji zdjęciowej. Jest to początek naszego miesiąca miodowego. Mamy nadzieję, że cały miesiąc będzie z tak piękną pogodą, a ten weekend na pewno. Tłumniej jest nie tylko na plażach. Na szczęście Zalew Soliński ma 22 km kwadratowe powierzchni. Każdy ma szansę znaleźć ciszę i spokój. Zapełnione wszystkie miejsca noclegowe, łącznie z moim pensjonatem, który w chwili obecnej mieści 40 miejsc noclegowych. Spodziewamy się dużego biznesu przez te 4 dni. No wiadomo, że w Bieszczadach wykładnią powodzenia wszystkiego jest pogoda. A ta jak na razie nie zawodzi. To będzie rekordowy sezon żeglarski. Tylu z żaglówek i sprzętu pływającego jeszcze tu nie było. W Zalewie Solińskim obecnie jest około 700 jachtów kabinowych. To jest w porównaniu do lat poprzednich, sprzed 5-10 lat, to jest około 200 łodzi więcej. Ratownicy są w pełnej gotowości, bo niestety zdarza się, że korzystający z takiego sprzętu zapominają o zasadach bezpieczeństwa. Nie zabierają ze sobą kapoków, jak i również wsiadają zbyt dużej ilości na łódkę. W Bieszczady ściągnęli też wędkarze, bo maj to sezon na pstrągi i lipienie. Zabawa jest przednia, można sobie odpocząć, poza tym można po wędkowaniu pojechać sobie w przepiękne okolice. Także na szlakach bieszczadzkich połonin jest rekordowo dużo turystów. Warunki do wędrówek są dobre, ale GoProwcy ostrzegają przed majowymi burzami. Jeśli zaobserwujemy jakąś zmianę pogody, należy jak najszybciej z tych gór zejść z granic grzbietów w doliny. No i pamiętajmy o telefonie alarmowym do GoPro 601-1300 i zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Tak, dla świętego spokoju, aby odpoczynek był udany.